panie Jadła mnie, do lekarza chcę iść. No bardzo proszę, ja jestem chora. Weźmy mnie do szpitala. Zadzwońcie, może przyjadą, zabiorą i pomogą mi. Bardzo proszę. A kto panią zamyka? Ja nie wiem, kto zamyka i za co. To trzeba wyjaśnić, pomogę pani. Dzień dobry. Pani kojarzy tutaj taką starszą panią, 90-letnią, która mieszka w tym bloku, która ma kłódkę założoną? No to wczoraj ona tutaj przez okno bardzo wołała, ale potem tu ja, chyba była policja. I zabrali ją? Nie wiem, no nie widziałam tego. Nie widziałam, ale była policja, było pogotowie. Kto nagrywał ten filmik? Pani ja. Nagrywała? Pani, tak. Wczoraj to było. Ma zaburzenia, no ja po prostu chcę jej pomóc, bo raz, że szkoda mi tej pani, a dwa, że boję się, że ona stoi w oknie, krzyczy, rozbiera się. W nocy przecież też ile razy było tak, że się tłukła, krzyczała, błagała o pomoc. Jak długo wisiała tutaj kłódka? Wisiało, nie wiem, 2 miesiące. Kłódka została przepiłowana przez służby. Kobiecie udzielono doraźnej pomocy. Nie została jednak zabrana do szpitala. W drzwiach wisi teraz założony drut, by można było je prowizorycznie zamykać od zewnątrz. Dzień dobry, my jesteśmy z telewizji. Bardzo dobrze. Chcemy pani pomóc. No chodźcie, chodźcie panowie, chodźcie. Dlaczego pani była zamykana na kłódkę? Ja nie wiedziałam, że byłam zamykana. Ja nie wiedziałam o tym, z jakiej racji i kto to zamknął. Ja jestem przestępczyniem jakąś? No. Żeby mnie na kłódkę zamykać? Przecież ja nikomu nie zagrażam. Starsza pani jest samotna, nie ma rodziny. Od 2 lat postępuje u niej demencja. Emerytka przestała sobie radzić samodzielnie. Otępienie wywoływało też zaniki pamięci, ataki agresji, a także zaburzenia równowagi. Podnosiłem to panu nieraz ze ziemi, nie? Jak tam schodzimy, jeszcze nie było kłódki. Ja będę panią trzymał, niech pani się nie obawia, nic się nie stanie. O Jezu! Tylko do góry. O Jezu! Boli? Ja tam sobie nie wyobrażam. Boli? Trawę. Dobra, dobra. Żała, tak cały dzień od rana, od godziny 6, ja dopiero jedziłem dyszłem i weszłem tam, tak? Pan to widział, tak? Tak. Pan by drzwi były otwarte? Tam drzwi były otwarte przez cały czas, przez długi okres. Tam sobie wchodził, kto chciał i w ogóle. Ostatnio też tam przez okno chciałem wychodzić, bo po prostu już nie ta głowa, demencja. I z trzeciego piętra przez okno chciała wychodzić? Tak. Czyli mogło dojść do nieszczęścia? No, dokładnie, dokładnie. A kto się panią opiekuje? Kto to jest? Co on się opiekuje? On mnie jedzenia nie przynosi, obiadu nie przynosi. Jaka tu jest opieka? Jaka tu jest opieka? O, to co zjadłam, to se przykryłam i to jest wszystko, o. A dzisiaj co pani jadła? No, tylko tą bułeczkę, co została jeszcze tu, o. Sąsiedzi seniorki twierdzą, że w jej mieszkaniu było już kilkadziesiąt interwencji. Jest dobrze znana wszystkim służbom. Zdaniem sąsiadów doraźna pomoc jest jednak niewystarczająca, bo kobieta wymaga stałej opieki. Od 2 lat pomocy udziela jej częstochowski MOPS. Kobieta twierdzi również, że ma opiekuna, którym jest jej znajomy. Przed drzwiami pojawia się mężczyzna, którego ona rozpoznaje.